Nasz Bór, moi drodzy, witam Was w kolejnym odcinku. Dzisiaj odcinek polowanie typowo dzienne. Nie mamy ze sobą termowizji, nie mamy żadnej noktowizji. Przyjechaliśmy polować na sarny. Jak ostatnio tutaj wyszedł na w tamtym roku fajny odcinek, fajny materiał. Dzisiaj przyjechaliśmy do łowiska, przy czym jak rok temu kręciliśmy, to był piękny przymrozek, był wspaniale się chodziło. Dzisiaj stoimy w błocie, jest to katastrofa, słuchajcie. Odwilż przyszła, z 8 stopni na plusie jak przyjechaliśmy, no lekko nie jest, bo Ford jest cały brudny, że tak powiem, no masakra. No ale nic, wybraliśmy miejsce takie trochę nieużytek, jest tutaj takie dosyć duża powierzchnia nieużytku, po którym jeszcze się da chodzić. Masę saren było, jak jechaliśmy, były na rzepakach, ale to nie jest polowanie w takim błocie. Poza tym to wszystko byłyby, jak to Mariusz mówi, longshoty. A my dzisiaj nie mamy broni do longshotów, mamy nową broń, zaraz Was zaproszę do materiału z firmy MK Schuster. Od razu uprzedzę tutaj wszystkich. Nie dostałem, kupiłem Erus MK. Ja tam wierny marce jestem. Kaliber 223 Remington. Lufa krótka, 52 cm. Dowiecie się to zaraz. Podobną treść zobaczycie w Warszawie, bo tam z Adamem żeśmy porozmawiali. Amunicja, którą zabrałem za jego namową, chociaż ja jestem wierny RWS-owi, ale mówi spróbuj. Będziemy polowali z amunicji normy. Pocisk Oryx 3,6 grama, 55 grainów. No zobaczymy. Zabieramy ze sobą sprzęt. Mam ze sobą wabik na lisa, chociaż mało prawdopodobne, ale wziąłem myszkę. W razie czego jakby się pokazał, że trzeba było go podciągnąć. Idziemy dzisiaj trochę, może na ambonie posiedzimy, może pochodzimy, zobaczymy. Pogadamy sobie na temat kalibru 223, ponieważ chciałem Wam sporo rzeczy na ten temat powiedzieć, ponieważ ten kaliber jest bardzo kalibrem teraz popularnym, ale dobra, to później lecimy do Warszawy, po powrocie z Warszawy widzimy się już gdzieś tam dalej w łowisku, a my sobie powolutku spacerkiem w tym błocie idziemy. Pastorał ze sobą, lornetka i powolutku schodzi w lato. Nasz Bór! Nasz Bór! Mariusz, gdzie my przyjechali? Do Warszawy! Z prowincji. A po co myśmy przyjechali do Warszawy? Do Schustera. A po co? Zaraz zobaczymy. Zaraz zobaczymy. Ja sam nie wiem. Dostałeś zaproszenie. No, ale po co, to nie wiem. No tak. Zaraz wejdziemy do środka, zaraz zobaczycie. Rzeczywiście, Mariusz dostał zaproszenie na rozmowę. Opowiadaj. No nie wiem. W środku zobaczymy. W środku zobaczymy. Wbijamy do środka, idziemy zobaczyć po co tak naprawdę Mariusza tutaj zaprosili, chociaż ja też przyjechałem w pewnym interesie, to Wam tak szybko pokażę, bo już mam aktualną promeskę. Ta-da! Więc idziemy. No idziemy. Zapraszamy do środka. Proszę, Panie Mariuszu. Papierologia dopięta. Dziękuję koledze Adamowi za... Nie ma problemu, co? Przyjmuj po mojej... Realizację zamówienia. Nie wiem, gdzie ty to schowasz, ale... Ale następny niech stoi. Ja od przybytku głowa nie boli, idą ciężkie czasy, nie wiadomo co będzie. No, to jest inwestycja. Tak. Jak widzicie, kaliber 223. Ja możecie się cofnąć do odcinków sprzed 2 lat, gdzie polowaliśmy na rój głównie z kalibrem 223. Później przez chwilę coś mnie podkusiło i sprzedałem go. Miałem wersję Success Wood. Błędy się popełnia. Tak, błędy się popełnia. Akurat miałem wersję z 2 lufami. Pozdrawiam tutaj Arka. Arek kupił, do dzisiaj użytkuje, zadowolony jest. Ale jak polowałem, to polowałem z RWS-em. Zresztą dobrze wiecie. Co do reakcji zwierzyny, możecie się cofnąć do odcinków rujowych, ponieważ tam było bardzo dużo rogaczy strzelone. I nie chcę jej za bardzo zmieniać, ale Adam mnie namawia na normę. Na Oryxa. Tak jest. Sprawdzisz sobie, popolujesz. Opowiesz. Gramowo, jak to wygląda, zaraz Wam powiem, ponieważ nawet nie patrzę. 3,6 grama, 6. Czyli to samo, identyko. Norma Oryx, twarda kula, bardzo twarda, jedna z twardszych, jeżeli chodzi o pocisk z normy.
A tu mamy RWS-a, typowy soft point, ale ja byłem bardzo zadowolony z tego. Poza tym mój blazer poprzedni miał takie skupienie, że wycinałem koniczyny z niego. Ale co ciekawe tutaj, ponieważ panuje taki przesąd jeszcze wśród wielu polskich myśliwych, że lufa ma być długa, a ja poszedłem na przekór. Króciutko. Tak, na krótko. Lufę mamy, Adam, 51? 52. 52 cm, tak jest. A standard jest 57. 58. 57,7 była kiedyś w 93. Teraz jest już 58. A ja chciałem, żeby była wersja krótka. Co na to założymy, to jeszcze nie wiem, ale na pewno będą dwie wersje optyki, dlatego że pierwsza optyka będzie do polowania typowego dziennego, czyli powiedzmy głównie na sarny i na drapieżniki w dzień, a druga pewnie będzie jakiś celownik termowizyjny, a jaki to jeszcze zobaczymy, bo naprawdę nie wiem. Więc ma być krótko, lekko, wersja Success, słuchajcie, nie chciałem Ultimate'a, z tego względu, że jak wiecie dobrze, ja używam postora u blazera, a tu jest taka dziura wycięta w tym Ultimate'cie i mi to się niewygodnie z tego strzela. Więc lepiej było w wersji Professional Success. No i co, Mariuszek? Syntetyk. Syntetyk, tak. A czemu nie drewno? Już drewno mam, także niech jest syntetyk. Zobaczycie w najbliższym materiale, pewnie zaraz pojadę, wracając do domu, zajedziemy na strzelnicę, zamontujemy, poskręcamy, przystrzelamy i pojedziemy na drapieżniki. Dzisiaj. Dzisiaj też nie. Na tym, Mariusz, coś pooglądałeś? Poglądałem i myślę dalej. I myślisz dalej? Tak. Także zostaję z myślą, że myślę dalej. Tak jest. Także będziemy zaraz w dalszej części materiału się dowiecie pewnie, co Mariusz wymyślił. No i co? Za namową Adama weźmiemy sobie paczkę normy, ale ja to z reguły nie lubię kupować jednej paczki, bo zanim go to ustawimy, przystrzelamy dwa celowniki, to pół paczki pójdzie. Więc ażeby popolować, a mamy sezon taki, że tych drapieżników teraz będziemy polować dużo, więc trzeba wziąć przynajmniej ze trzy te paczki. No i do tego weźmiemy sobie standardowo, nie będziemy szukać dziury w całym, tylko sprawdzone przeze mnie już naprawdę nie przez jeden sezon, tylko ja polowałem z tą amunicją bardzo długo i lepszej elaboracji 2-2-3 nie znalazłem. Ale to w dalszym części materiału powiem wam, dlaczego taki, a nie te wszystkie z plastikowym czubkiem, bo one nie są najlepsze. Chociaż tu jeszcze mamy co? Mamy FM-iota z Gecko. Tak, ale to już jak na strzelnicy chcesz się pobawić. Do tarczy. Mhm. Też ta sama gramatura. Ja zostanę przy... Ale tańsza. Dużo tańsza, nie? I 50 sztuk. No. Ale to nic, zostaniemy na razie przy amunicji typowo stricte do polowania. No czy co, Mariusz? Idź oglądaj dalej. Zastanawiaj się. Ja popatrzę. Tak, idziemy do najwyższej ambony w moim łowisku. Ambony, którą stawiałem w tamtym roku. W bardzo fajnym miejscu ta ambona jest. Wyższej nie ma, słuchajcie. Do podłogi jest 6,5 metra. Spotkaliśmy kopę. Bardzo ważna rzecz. Ogólnie tropów masa. Głównie tropów jeleni, tropów danieli i tropów saren. W tym błocie się to pięknie odbija. Można czytać sobie łowisko, co się dzieje. Ale słuchajcie, ten podchód nie jest wcale przyjemny, nie jest, no już no idzie się i się grzęznie, że tak powiem. I teraz sobie nie wyobrażam, żeby polować na polach uprawnych, upolować sarnę, upolować jelenia na przykład i go stamtąd wyciągnąć. Dlatego też nie bez kozery wybraliśmy teren z nieużytkiem, który jeszcze można jako tako wjechać. Tom tutaj ścieżkę tu to wyjeździł, nikt inny, tylko kolega Krystian, pozdrawiamy gorąco. Natomiast mam nadzieję, że jak zasiądziemy na ambonie, to chociaż coś ponagrywamy, bo zasięg widoczności z tej ambony jest ogromny. A może coś nam wyjdzie. Zobaczymy. Dobra, idziemy.
Moi drodzy, my na Ambonie, jak widzieliście w Warszawie, powiedziałem tam parę słów na temat, dlaczego krótka lufa, a nie standardowa. Kiedyś, dawno temu, jeszcze, no może nie tak dawno, dla niektórych dawno, dla niektórych niedawno, jakieś 20-30 lat temu, gdy ja zaczynałem przygodę z łowiectwem, panował taki przesąd, że lufa tu musi być długa, bo wtedy broń jest celna. No nic bardziej mylnego. Aczkolwiek mówimy o celności na dystansach łowieckich, tak? Ja nie mówię wam o celności typu long shot, gdzie się strzela na dystansie 600, 800 czy kilometr, ale typowo do polowania. Jak wiecie dobrze, w dziewiątce mam lufę 52 cm. W 308 jednej mam lufę standardową 58, w drugiej mam krótką 52 i 223, ten, który tutaj trzymam, też wziąłem 52. Dlaczego? Dlatego, że moim zdaniem to 52 spokojnie do wszystkiego wystarcza. Nie potrzeba tej lufy mieć nie wiadomo jak długiej. Prochy się dopalają. 223 nie ma z tym żadnego problemu. Ja wiem, że niektórzy powiedzą, że lepsza pewnie byłaby 58, ale na moje strzelanie do 200 metrów nie ma najmniejszej potrzeby brania dłuższej lufy. Znowu ktoś może powiedzieć, ale wiesz Kamil, jak to jest, czekaj, ci postawię tą broń, niech stoi, nie będę tego trzymał. 58 byłaby pewnie lepsza. Nie, ja uważam, że nie. 52 spokojnie wystarczy. Broń jest, to jest tylko i aż 6 cm. Mi się wydaje, że ta broń jest wtedy poręczniejsza, jest troszkę lżejsza. Ja mam lufy standardowe, 17, ja nie jestem przeciwnikiem tych wszystkich grubszych, powiedzmy semi, 19 jeszcze bym przeżył. Natomiast 22, nie, to już nie mój klimat, ja nie lubię dźwigać, nie lubię nosić. Więc im lżejsza, im bardziej poręczna, tym dla mnie lepsza. Sam kaliber 223. Wiecie, bo wziąłem paczkę, więc mam coś pokazać. Ta kurtka jest świetna. Po prostu wszystko sobie trzymam tutaj pod ręką i naprawdę mi pasuje. Dlaczego warto zainwestować troszkę lepsze pieniądze w amunicję dobrą? Ja bardzo długo polowałem z RWS-em i uważam go za chyba najlepszą elaborację. Z normą nie polowałem, więc się nie mogę wypowiedzieć. Natomiast przez moje doświadczenie mówi jedno, że 223 jest kalibrem najbardziej wymagającym ze wszystkich kalibrów myśliwskich. Sam kaliber, moi drodzy, jest dosyć wąsko zakrojony pod względem wykorzystania. Dlaczego? Dlatego, że polujemy z nim na drapieżniki, wszystkie jakie mamy, sarny i małe dziki. W moim łowisku to nie jest kaliber jakby idealny, dlatego że dzisiaj siedząc tutaj, to nie jest wypowiedziane, że za chwilę nam tu jelenie nie wyjdą. Zgodnie z prawem i z rozsądkiem, bo przede wszystkim postawmy na pierwszym miejscu rozsądek, no z kulki, która waży 3,6 grama, to do jeleni się nie strzela, przede wszystkim. To jest duże zwierzę, ta masa tuszy, powiedzmy tej łani, to jest ponad 100 kg, nie tuszy, tylko całego zwierza. Masa byka to jest 150, więcej nawet. W okresie początkiem sezonu to na grubo ponad 200 są byki, które ważą. Więc jak można strzelać z takiej małej kulki do takiego wielkiego zwierza? Nie będzie przestrzału, nie będzie farby, zwierzę może łatwo poranić, to nie o to w tym chodzi. I dlatego uważam, że to jest kaliber, który ma bardzo wąskie zastosowanie. Pomijam strzelnicę, bo tam jest on bardzo popularny. W Polsce zrobił się do polowania również popularny bardzo, ale głównie na drapieżniki i na sarny i na małe dziki. Chociaż te małe dziki to bym tak troszkę wykluczył, ale nie znaczy, że się nie da z tego polować na warklaki. Nawet da się skutecznie. I tutaj trzeba dobrą amunicję mieć, naprawdę super. Jak przy polowaniu na sarny ma to znaczenie, ponieważ strzelacie do rogacza, być może rogacza medalowego. Okres polowania na rogacze to jest okres lata. Wysokie zboża, wysokie trawy. Często trzeba strzelać precyzyjnie, trzeba strzelać w szyję, w kark. I dlatego tutaj ta amunicja musi być naprawdę dobra. I w przypadku 223 ja osobiście jestem ogromnym przeciwnikiem używania wszystkich plastic pointów. Ponieważ to są pociski bardzo destrukcyjne, których producenci, szczególnie za wielkiej wody, używali tych pocisków do natychmiastowego obalenia poprzez ekspansję pocisku małych drapieżników, tych piesków preriowych, tych wszystkich szakali, kojotów i tak dalej. Więc ja uważam, że jest to pocisk,
sam pocisk wystrzelony z kalibru 223 jest bardzo szybki. Tam jest ponad 1000 metrów na sekundę. Zaraz wam powiem, ile jest. Akurat norma ma 950 metrów na wylocie, więc jest to naprawdę dużo. Ale są lżejsze elaboracje, które mają w granicach 3,2 grama, to tam jest grubo ponad 1000 metrów. I w momencie uderzenia w tuszę, te pociski plastic pointy, one się od razu eksplodują. I często może się zdarzyć tak, szczególnie na sarnach, gdzie traficie w łopatkę i on, ten pocisk, nie dojdzie tam, gdzie powinien dojść. Więc ja używałem RWS-a, z którego byłem zadowolony bardzo. Jak na 223 było piękne, obfite farbowanie. Mój blazer kleił kulki z RWS-a. No zobaczymy, jak to będzie z normy. Sama budowa Oryxa jako takiego jest naprawdę, to jest pocisk twardy, więc tutaj się powinien też zachowywać dobrze. No i pamiętajcie jedno, że przy polowaniu na rogacze, na przykład, jeżeli polujecie z 223 i macie te wysokie zboża, nie może być kula ekspansywna, która na pierwszej lepszej przeszkodzie, na kłosie, się rozbije. Z RWS-em tego problemu nie miałem, co nie znaczy, że z 223 strzelamy przez krzaki, to trzeba sobie wybić z głowy, to nie jest dziewiątka, to jest po prostu bardzo szybka, mała kulka. I mi 223 w kombinacji, moi drodzy, z RWS-em pasowało bardzo, bardzo dobrze. Optyka, jaką mam, tu widzieliście, ja założyłem Zeissa V8 ze względu na duże powiększenie i też byłbym za tym, żeby ktoś, kto używa na przykład do polowania na rogaczy, ta luneta z krotnością dużą się fajnie sprawdza, bardzo dobrze się sprawdza. No to tak pokrótce wam opowiedziałem o nowym zakupie. Broń przystrzelana, już byłem na strzelnicy, słuchajcie, na drugi dzień od razu pojechałem, szybko przystrzelałem. Ustawiłem sobie do tego Senopexa jeszcze z myślą o polowaniu na drapieżniki. No pewnie, nie wiem, czy odcinek już pewnie się ukaże za chwilę, albo już był, chyba już był, bo nie wiem, jak to emitować będziemy, bo to wszystko idzie na gorąco. Więc na razie broń się sprawdza rewelacyjnie. No i co? No i tyle. A my siedzimy, czekamy na sarny. Wyszły nam, ale słuchajcie, mega daleko. Gdzieś tam na Uziminę. Gdzieś tam są. Poczekamy tutaj, co się będzie działo i posiedzimy jeszcze dosłownie 5-6 minut i schodzimy z ambony, idziemy się przejść. Miałem nadzieję, że za moimi plecami są rzepaki i te sarna stąd z tych młodników. Tu jest taki kompleks leśny nieduży, wyjdzie i pójdzie w tamtą stronę. Ale coś tutaj się nic nie dzieje, nic tu nie wychodzi, więc trzeba będzie się powolutku przespacerować. Może spotkamy coś na nieużytkach niżej i wrócimy sobie spokojnie w stronę auta. Będą to będą, nie będzie to nie będzie. Takie jest polowanie. Ja już się nauczyłem, że nic za wszelką cenę. Nie będziemy tutaj jakby robić specjalnie, gdzieś tam szukać tych saryn na siłę strzelać. No trzeba spokojnie wybrać, ocenić. Zostało jeszcze chyba 7 koźlaków, 3 kozy, więc spokojnie sobie damy radę. Jakoś myślę, że te sarny strzelimy. Jeszcze mamy 15 dni. Do końca sezonu 16 w zasadzie, więc spokojnie damy radę. A tutaj na razie nam się nic nie dzieje wielkiego. Trochę wieje wiatr, ale tragedii nie ma. Dobra, moi drodzy, także jak coś się tu ukaże pod kamerę albo na strzał, to do was wracamy. Moi drodzy, mamy Rudel Saren na dystansie od nas jakieś 400 metrów, spróbujemy podejść. Nie będzie to łatwe, ale wykorzystamy naturalną osłonę, jaką jest pastarlin. Przejdziemy z drugiej strony i pójdziemy, spróbujemy je podejść. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. No, jestem bardzo, bardzo ciekawy, bo to dystans będzie duży. Myślę, że to będzie w granicach po 200 metrów będzie na strzał. Ale mamy dalmierz w lornetce, więc sobie pykniemy i sprawdzimy. Dobra, nie przedłużając, bo już robi się lekka szarówka. Ruszamy. No i niestety się nie udało, zaraz zobaczycie, gdzie one są, cały czas 300 metrów od nas, nic z tego nie będzie. Więc takie jest polowanie, moi drodzy. No co, odcinek chyba się nie kończy, coś tam do niego dogramy jeszcze. Może porozmawiamy na temat zmian w kynologii, jakie się szykują, zmian w relacji ZKWP-PZL, więc mam nadzieję, że dogram wam drugą część materiału. A co, my uciekamy do domu, słuchajcie, weekend, Sylwester za chwilę, jutro się impreza. Ja to spędzam w domu na spokojnie. Jeszcze raz wszystkiego dobrego w nowym roku, samych celnych strzałów
do zobaczenia i Dashbur. Pamiętajcie o zostawieniu komentarza i subskrypcji. Jak obiecałem Wam wcześniej, moi drodzy, pogadamy sobie trochę na temat kynologii, dlatego że trochę się wydarzyło. Po więcej szczegółów odsyłam Was na stronę Zarządu Głównego, ponieważ tam powstał spór pomiędzy ZKWP a Zarządem Głównym PZDU. Czy słuszny, czy nie, powiem Wam, jak ja to widzę, dlatego że moim zdaniem ja na to troszeczkę patrzę z punktu widzenia może nie władzy, ponieważ władza jako tako mnie tam średnio interesuje, z punktu widzenia również nie zarządzania tym wszystkim, ale z punktu widzenia normalnego, szarego myśliwego, tak jak większość z Was jest myśliwymi, poluje, chce być myśliwymi, chce być zostać kandydatami, stażystą i myśli o zakupie psa. Moi drodzy, jedyna rzecz, którą ja się nie zgadzam i ja tego nie rozumiem, postaram się Wam to wytłumaczyć w bardzo prosty sposób, w sposób taki, jak ja to odbieram. Jeżeli ZKWP jest, że tak powiem, instytucją reprezentującą FCI, dla mnie to jest zrozumiałe, tak? Czyli jest jakby takim przedstawicielem FCI, ogólnoświatowej instytucji w Polsce. Organizuje... No teraz to jest właśnie złe słowo, ponieważ przy udziale Polskiego Związku Łowieckiego, a dokładnie mówiąc, naszych wszystkich kół organizuje przede wszystkim próby polowe, konkursy. No to żebym ja, jako właściciel psa, mógł wziąć udział w takich próbach polowych, w konkursach dla psów myśliwskich, ja muszę być członkiem ZKWP, z czym ja się osobiście nie zgadzam. Dlaczego? Dlatego, że jak się cofniecie do roku 2011, było tam porozumienie podpisane między Zarządem Głównym a ZKWP na temat organizacji właśnie wszelkiego rodzaju konkursów i prób polowych. To tam było jest napisane, że organizatorem tych imprez jest Polski Związek Łowiecki. Czyli każdy z nas myśliwych. Moi drodzy, z racji tego, że to na nas spoczywa obowiązek organizacji całego konkursu, przygotowanie łowiska, zrobienia, opłacenia sędziów, przygotowania przede wszystkim terenu, na którym taki konkurs się odbywa, to możecie sobie wyobrazić, że my myśliwi, nie będąc członkiem ZKWP, a będąc posiadaczami psa, przede wszystkim rodowodowego, my nie możemy w tym wziąć udziału. Dla mnie jest to chore i patologiczne. No nie może tak być, że to my organizujemy, przygotowujemy, a fizycznie nie będąc członkiem ZKWP udziału w tym wziąć nie możemy. Więc Zarząd Główny, i tutaj trzeba nadmienić osobę Pawła Lisiaka. Niektórzy może odbiorą to, że w jakikolwiek sposób ja promuję Pawła, natomiast na pewno nie. Ponieważ zobaczycie pod filmem, zostawię Wam w opisie to, co Paweł jako kynolog, nie jako łowczy krajowy, tylko jako myśliwy kynolog zrobił dla propagowania psa myśliwskiego w polowaniu. Możecie przeczytać wszystkie, mniej więcej wszystkie jego tytuły, ja tego nie jestem w stanie zapamiętać i osiągnięcia, dlatego że udało mi się to ustalić, tak? To jest w ogóle nie dotyczy tylko zagadnień kynologii na terenie jakby naszego kraju, ale na terenie, na arenie międzynarodowej. I powiem Wam, że akurat co jak co, ale na temat kynologii obecny nasz łowczy krajowy ma wiedzę naprawdę dużą. Niektórzy pewnie wiedzą. Jakbyście potrzebowali, cofnęlibyśmy się w czasie do, powiedzmy, początku lat 2000 i byście chcieli kupić najlepszego jamnika, no to każdy by Wam powiedział, gdzie, do kogo trzeba się zgłosić, no to wtedy padało tylko jedno nazwisko: Lisiak. Miał psy mega użytkowe, organizował biesiady i tak dalej. No ja nie chcę do tego wracać, ale myślę, że każdy, kto będzie zainteresowany, zajrzy sobie pod filmem i zobaczy w opisie osiągnięcia Pawła.
No i myślę, że ma wiedzę, ma predyspozycję, żeby propagować kynologię łowiecką w Polsce. Nie interesuje mnie, jeszcze raz Wam powiem, konflikt pomiędzy Zarządem Głównym a ZKWP. Krótko Wam powiedziałem, z czym się nie zgadzam. Natomiast na stronie Zarządu Głównego, na naszej stronie PZDU macie możliwość wejścia na stronę i przeczytania nowych regulaminów. Ja od razu Wam mówię, ja ich nie czytałem, bo ja patrzę z punktu widzenia bardziej użytkowości, w sensie to, co, do czego mi jest pies myśliwski potrzebny. Natomiast Paweł wspólnie z Komisją Kynologiczną, chyba z której jest przewodniczącym, stworzyli nowe regulaminy. Regulaminy, które mają certyfikować psa myśliwskiego. Tak? Czyli no, troszeczkę chyba chcą ominąć temat ZKWP. Czy dobrze, czy niedobrze? Nie mi to oceniać. To musicie ocenić sami. Natomiast certyfikowanie, moi drodzy, psów myśliwskich jest bardzo ważne, ponieważ nam te psy są potrzebne do polowania. Jeżeli organizujemy polowanie zbiorowe, jesteśmy teraz w łowisku, nagrywamy to w lesie, organizujemy polowanie zbiorowe na zwierzynę grubą, no to regulamin polowań mówi wyraźnie, że my musimy zapewnić psa do poszukiwania postrzałków. Tłumaczenie dla mnie, że ktoś ma psa skądś tam, bo jest polowanie zbiorowe i jak będzie postrzałek potrzebny, to będziemy gdzieś tam dzwonić do pana Jurka, który mieszka 100 km stąd i wtedy będziemy psa ściągać. To jest mocno naciągane, grube tłumaczenie. Uważam, że to jest, tak nie powinno być, dlatego że jak pan Jurek pojedzie z żoną na weekend, to co? Będziemy otwierać pogotowie postrzałkowe i dzwonić do każdego po kolei? No to tak nie powinno działać. Więc jakiekolwiek certyfikowanie psów myśliwskich przez praktyków. Przede wszystkim, jeszcze raz powtórzę, to certyfikować powinni praktycy, osoby, które zawodowo podkładają psy. Dzisiaj mamy takich, naprawdę mamy wielu fachowców, którzy z punktu widzenia nawet dzikarzy, podkładaczy, mają przeogromną wiedzę praktyczną. Oni pracują w miocie i to są ludzie, którzy powinni certyfikować, powiedzmy, dzikarze. Jeżeli mówimy o tropowcach, znam wiele nazwisk, nie będę ich tutaj wymieniał, ale znam bardzo wielu chłopaków, którzy dochodzą po strzałki, mają ogromną wiedzę praktyczną, no niewyobrażalną. Widać ich zresztą w sieci, widać ich osiągnięcia, czy to Facebook, Instagram. Poświęcili po prostu swój czas kosztem przede wszystkim polowania na szukanie postrzałków i to oni powinni certyfikować tropowce, tak? Więc tutaj te zmiany, które PZDU proponuje dla nas, szarych, myśliwych użytkowników psów, moim zdaniem są jak najbardziej pozytywne. No i to tak pokrótce, tak? Także nie chcę tutaj, jeszcze raz powtórzę, jakby podtrzymywać zdanie, czy ZKWP ma rację, czy ma rację Zarząd Główny. Stoję po środku, ponieważ chciałbym, żeby racja była po stronie szarego myśliwego, ale przede wszystkim, żeby ona była po stronie zwierzyny. Nie da się polować na zwierzynę drobną, nie mając psa. Idąc na kaczki, nie da się polować na kaczki bez psa. Polując zbiorowo na zwierzynę grubą, zawsze się postrzałki trafiały i będą się trafiały, więc musi być pies do poszukiwania postrzałków, żeby tą zwierzynę jak najszybciej uśmiercić, żeby te tusze podnieść. Więc każdy sposób propagowania polowania z psem, czyli szeroko pojętej kynologii, jest dobry. Natomiast musi on być maksymalnie uproszczony i musi być przekazany w ręce osób, które mają o tym pojęcie. Chodzi głównie o certyfikowanie psów. Co jest ważne i to nie możemy dopuścić, no i tam nie jest to dopuszczone, do certyfikowania byle jakiego psa. Ponieważ, znaczy tu w sensie byle jakiego, to nie chodzi o, że byle jaki, ale pies musi mieć udokumentowane pochodzenie. Musi mieć rodowód albo przynajmniej metrykę. Bo też nie wiem, czy wiecie, że kupując szczeniaka z dobrej hodowli, dostajecie metrykę, i żeby wyrobić rodowód temu psu, czyli wziąć udział w wystawach, w konkursach i tak dalej, wy musicie się zapisać do ZKWP i znowu musicie zapłacić składkę, bo bez tego rodowodu nie wyrobicie. Więc to jest też po prostu no słabe, tak? Więc dla nas myśliwych z punktu widzenia użytkowego certyfikowanie psów, które posiadają metrykę, certyfikowanie przez praktyków jest, uważam, bardzo, bardzo potrzebne. To by było na tyle. Czekam na Wasze komentarze, żebyście się odnieśli do tej całej sytuacji, która ma miejsce. Wejdźcie na stronę Zarządu Głównego, kto ma ochotę, niech przeczyta nowe regulaminy. No i, że tak powiem, czekam na opinie Wasze, czy ruch PZDU jest dobry, czy według Was jest zły. Ale to jest w moim odczuciu dla myśliwych i dla zwierzyny i dla ogólnie
dla posiadaczy psów myśliwskich, dla myśliwych, którzy chcą z tymi psami polować, jest jak najbardziej dobry. Natomiast Wasze zdanie mnie też interesuje, więc czekam na komentarze. Także do zobaczenia w następnym odcinku i dasz burę.